3 czerwca w sobotę w Lubinie miały miejsce eliminacje Mistrzostw Polski Masters w piłce ręcznej. Blisko 40 drużyn z takich miejscowości jak Toruń, Warszawa, Jelenia Góra, Pabianice czy Bartoszyce grało w 4 kategoriach wiekowych. Wśród kobiet obecne były piłkarki MKS Zagłębie Lubin. Bardzo fajna inicjatywa, to turniej Masters, można pograć. Dziewczyny, które grały kiedyś w piłkę ręczną, trenowały, mogą sprawdzić się parę lat później, czy mężczyźni. Myślę, że fajna impreza. To już takie roczniki i taki etap życia, że tu gwiazd nie ma, tu jest zabawa i myślę, że każda z nas przyjechała tutaj się dobrze bawić, a przy okazji trochę kalorii spalić. No i jak sobie dają radę te roczniki mimo właśnie roczników? Bardzo dobrze. Ja powiem szczerze, że jestem zdziwiona, że tak energicznie potrafią grać ludzie w tym wieku, ale myślę, że fajnie jest przeżyć coś takiego. Niedziela to już walka o miejsca na podium i medale. Na parkietach lubińskich hal sportowych walczyło ponad 500 zawodników, zarówno pań, jak i panów. Oko na zmagania drużyn mieli działacze Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Frekwencja jest z roku na rok większa, także zastanawiamy się, czy nie trzeba będzie zmienić nieco formuły, bo to jest potwornie męczące i dla uczestników, i dla wszystkich, bo to na 4 halach trzeba rozgrywać, żeby się w 2 dni zmieścić. Pan Jerzy Szafraniec, członek zarządu Związku Piłki Ręcznej w Polsce, odpowiedzialny za właśnie rozgrywki Mastersów, pewnie wykona odpowiednią pracę. Bo tak jak mówię, wydaje się, że trzeba odświeżyć tę formułę. Jak widać po wczorajszych meczach eliminacyjnych i tym, co się dzieje w tej chwili w meczach już o miejsca w górnych czwórkach, drużyny przyjechały zewsząd. Zewsząd, bo w tej chwili mamy na placu, jeśli chodzi o panie, mecz o brązowy medal pomiędzy Śląskiem a Szczecinem. Formy fizycznej i taktyki doświadczonym zawodnikom pozazdrościć mógłby nie jeden młody gracz. Mistrzowskie tytuły w 3 kategoriach, kobiet plus 33, mężczyzn plus 35 i plus 45 zdobyło Zagłębie Lubin. Drużyna Lwy Jasia Łaziska Górne zgarnęła szczyt podium w kategorii mężczyzn plus 50.